Hej, cześć, siemanko, z tej strony znowu ja, Kamerlord, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 30. odcinku z Robina. Tak, 30. już trochę czasu minęło, ale jednak jesteśmy nadal razem w tej serii, która okazała się całkiem spoko, myślę, nie jest taka strasznie nudna. Wynieśmy to ciało. Muszę powiedzieć wam coś, o czym dowiedziałem się przez przypadek, jak surfowałem po necie, bo sprawdziłem sobie listę misji, tak? Misji jest dużo mniej niż spodziewałem się, niż dowiedziałem się tam gdzieś wcześniej o tym. Ponieważ misji jest 16 bodajże, czy coś takiego. No i co oznacza, że będzie po prostu mniej tych odcinków, krótsza będzie ta cała seria. A więc to też jest taka chyba dobra wiadomość, no bo będzie można już zająć się czymś innym na dobrą sprawę, bo jesteśmy gdzieś w 8 misji, czy coś takiego, a jest 16, czyli połowa za nami, to już niedługo koniec. Ale przy okazji przeczytałem sobie tak pobieżnie opis tej misji i dowiedziałem się czegoś bardzo strasznego w sumie, bo jeśli dojdziemy w to miejsce, tak by wyszło, że jeśli tu wyjdziemy, zaczyna się jakaś cutscenka czy coś. Ten typek to jest jakiś ten właśnie burmistrz czy ktoś, on ucieka stąd. On po prostu tajnym jakimś przejściem znika, a ten typek idzie po straży, które nagle budzą nam wszystkich. Wszyscy po prostu wstają. Rycerze, jacyś nie rycerze, wszyscy po prostu się budzą i mamy przerąbane, no bo stoimy gdzieś w polu tutaj naszymi jednostkami, pewnie gdzieś tu byśmy stali w tym miejscu czy gdzieś, no bo wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić małym Johnem. I właśnie tam koleś na necie poradził, żeby te ciała jakoś poogarniać, ale to strasznie przedłuża grę. Ja raczej wymyśliłem inny sposób. Po prostu jakąś najkrótszą trasą postaram się dostać do tego więzienia, żeby oczyścić, tak? Bo to jakoś tak się wchodzi. Czy to stamtąd gdzieś? Ja nie wiem, ja nie znam tego pałacu. Ja w ogóle w szoku tu jestem. Nie ma żadnego wejścia, nie ma przejścia, którędy mam się dostać do tego więzienia. Czy w jakieś podziemie się wchodzi, czy co? Bo to tak średnio, nie? Dobra, najpierw zajmijmy się tym. To już tak, że trochę zaspoilerowałem misję. Ale jednak trzeba kontynuować ją. Nawet jak ma być ciężko. Jeden. Słodkich snów. Dwa? Fuck, zepsułem. Jest miło być malutkim. Dobra, zakręć się i tyle. Żaden z ciebie No obcy. zakręć się, no. No kręć to śmigło. Śpij No. spokojnie. Jen, musiał oberwać tyle. Tutaj, wyleczyć Robin. Okradnij go. Właśnie myślę, że po prostu tą misję pójdziemy jak najszybszą drogą, no bo chyba nie mamy tu nic szczególnego do zdobycia. O ile się da oczywiście, bo jak nie, to będę musiał pakować te ciała. Co tylko za Ale tym jeśli nie idzie. spakuję ich teraz, to już będzie za późno chyba. Mam takie wrażenie. Więc po prostu te ciała bym musiał poznosić, ale to raczej bym zrobił poza odcinkiem, no bo to by zajęło cały kolejny odcinek, albo ten nawet. Fuck, wcisnąłem coś, nawet nie wiem co. FDW, nie wiem czy to coś robi w tej grze, ale Kim jesteś? trudno. Smakuj tego. Powiem wam tylko, że ta wiadomość, którą wyczytałem w internecie, to mnie trochę zasmuciła. Bo to oznacza mniej więcej tyle, że mamy strasznie przerąbane. Bo wszystkie ciała, które ogarnęliśmy sobie w jakiś sposób, ci ludzie, których ponokautowaliśmy, oni nagle wstają sobie, jakby nigdy nic. Co tam, bił mnie ktoś? Nie, ja jestem gotowy do boju, ja mogę Śpij walczyć spokojnie. dalej, mi nic nie jest. Co? No ale to zepsułem, Zobaczymy czyli się. ja jak głupi jestem, idź tam szybko. Ej, no, halo, halo, no. Ej, ale zaraz, walcz z Pozwól, nim. malutki. No. No i idiota musi oberwać zawsze. Jezus Maria, jakie pięścią Chodź, nie trafiłem, chodź. no. Dobra, leży tak znokautowany, że raczej się nie podniesie już. Statley, ale biegiem, no bo na czasie nam zależy. Mamy 4 minuty nagrania, tu jeszcze wychodzi na to, że mamy robotę na kurde 3 miesiące. Jak do tego więzienia się wchodzi? Jeszcze tego bym sobie ogarnął, no bo on to tak mi średnio tam się podoba na górze. Kto tam idzie?
Mów, kim jesteś! No, chodź, malutki. Broń się! Ja tam się broniłem, ale czy ty się broniłeś, kolego? To tak średnio bym powiedział. Okej, okay, no to co my możemy, cholera, w tym momencie zrobić? Bo teraz to mnie strasznie zmartwiło, zaniepokoiło i w ogóle wszystko, co tylko się da. Czy ja mogę wejść na tą górę tutaj gdzieś, na wieżę? Nie mogę. No nie, nie może, no idiota. Dobra, to może po prostu podejdźmy tam? Spróbuję tu nacisnąć. Którędy ty będziesz chciał iść? Poobserwujmy go. Ja nawet nie wiem, jak się tam wchodzi, więc wiecie, to jest dla mnie ciekawe. Bo jak się okaże, że wchodzi w taki sam sposób, że do tego kolesia na cutscenkę, to będę musiał zatrzymać przynajmniej postać, jeśli nie całe nagranie, i po prostu to wszystko zrobiłbym poza nagraniem. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Halo? Stój! Wariacie. Co to było? Dobra, to ten, jolo. Jest to spokojnie. A co on tam robi? Wybacz, mały. Kurde, no on zawsze musi oberwać, nie? Jakby on nie oberwał, to by świat się chyba skończył. Dobra, tutaj, tutaj i tutaj i tutaj. No to sprowadźmy sobie te jednostki, jeśli to jest jedyna droga. Do góry nie mogę wejść, bo bym oczywiście może krzywdę zrobił temu komuś na górze. Statley, nie możesz też się włamać, no bo po co? Po co? Postać, która powinna się włamywać, no po co ma móc otwierać drzwi, nie? Ty będziesz tam biegł. Kim jesteś? Oj, nikim, jestem twoim panem, frajer. Tu wiązać szybko, Statley. Dobrze, tu ich jakoś związaliśmy. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Tu jest ten halabardzista. Co? Jebłeb. Coraz szczerze, on patrzy na mnie. Do ataku! No, chodź, malutki. Wybacz, mały. Stoi sobie tutaj dwóch, o, tak sobie stoją mnie i gadają, a wiesz, słyszysz, coś tam mi tam, jabłka mi nie wchodzą, już szynka też średnio i ogółem nie podoba mi się tu. Ja im za plecami załatwiłem dowódcę, normalnie później patykiem tłukłem po zbroi, nic nie usłyszał, co, po co? Nie, bzdura, czasem mnie to załamuje. Jeśli ja tu po prostu walczę z nim, powinni wszyscy usłyszeć to przecież. Normalne okrzyki walki, a tu nie. Dobra, no to co? Ogarnijmy tego, kto jest na górze. Taki sobie tam halabardzista, no trudno. A co my tu mamy? Mamy go, mamy pieniądze jakieś. Statley, idź po pieniądze. 2500, ładnie. Czy jak tu nacisnę, to ty będziesz chciał iść dalej tą samą trasą? Tak. To może to jest ta trasa właśnie, co? Co nie mam nią iść. Tak mi się wydaje, że to będzie chyba ta trasa, którą nie mam iść. Więc może ja tu zrobię zapis, wiecie co? Zróbmy zapis w tym miejscu, takie bezpieczeństwo, bo jeśli na tym, bo to jest taki mój save zapasowy, już zacząłem robić zapasowe savey.
Spróbujmy przedostać się tam po prostu Robinem czy kimś na kuckach, bo może mnie wtedy nie zobaczy, ale raczej cutscenka to nieważne, czy jestem na kuckach, czy nie. To raczej mnie po prostu zawsze dostrzeże. Poza tym nie mam tu dokąd iść, więc... Tak średnio bym powiedział, nie? No, zobaczcie, już się zaczyna. Gnido! Sądzisz, że możesz grozić mi na mej własnej ziemi? Ty przeklęty banito? Myślisz, że skalałbym swój miecz, rozprawiając się z tobą osobiście? Parker, sprowadź strażę! No i Parker gdzieś biega, w ogóle nie wiem po co i dlaczego. I nagle chyba zrobi się... O, zobaczcie, wychodzą z góry. Jezus, ma ilu ich... Dawaj tam sprintem może. O, stąd, tu, dawaj ty tam w drogę. Ty, Statley, nieważne kto. Ważne, żebyś poszedł i zabił łucznika, który cię tłucze. Załatw tego łucznika, idioto. Statley, łucznika dobi. Halo, co się dzieje? Halo, ej. Nie dobiję ni... Gdzie tam, broń Boże. Ołoż, ołoż, ja z wszystkimi jeszcze raz to walczę. Dobra, dobra, jest jakaś opcja sensowna, powiedzmy, bo on tu sobie poradzi chyba z nimi. Patrzcie, patrzcie, jak ładnie idzie mu. Leży z nokautową, co jest z nim? Bije mocno. Zresztą postaram się dostawić. O Jezus Maria, nie! Uciekaj od niego, uciekaj od niego, uciekaj od niego, po prostu uciekaj, idioto! No kurde, debil, debil, po prostu debil. Uciekaj. Co on tam tak leży? Wstawaj, leniu śmierdzący. Nic tam nie jest. Broń się, bandyto. Mów, kim jesteś? Uderz mnie! Jak on cię uderzy, to umrzesz, młocie tępy. Jeszcze zobaczysz? No już, co on tam tak leży? Ale on nie żyje! Jeszcze dicha! Dobra, jeszcze coś tam porobiłem. Czekajcie, gdzie jest czwóreczka? Czwóreczka tu cholera tak średnio sobie radzi, ale coś robi. O, 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 i już jestem w pełni zdrów, więc możemy sobie radzić z tym panem dalej. Kiedy ja go powalę? No o co chodzi? To ja muszę go zabić, czy co jest? Ej, no bez przesady, jak ty ranisz mocno? Ja bym chciał tak bić. Kurwa. Uderz mnie. Jeszcze zobaczysz! Broń się, bandyto! Uderz mnie! Co jest, bugowaliśmy się? Czy co? Statley z kimś walczy podobno, no dobra. Zajmijmy się Statleyem, najwyżej Andrew Strong umrze, ale Statley jest bohaterem, za niego zapłacę koniczyną, a tego bym nie chciał. Żaden z ciebie mocarz! W którą stronę ty machasz, idioto? Coś porobione jest, no trudno, tak wychodzi, cholera. Szyneczkę sobie zje, dawaj. Andrew, wierzę w ciebie. Broń się, bandyto. Robin jest tu nadal, więc może Robinem coś w tym momencie zdziałam. O, widzicie, tu miałem się jednak dostać. To ja Robina tu zostawię, bo Robin jest najcenniejszym moim chyba człowiekiem. O ludzie, co tu się wyrabia?
Ponokautowani, nieobudzeni. Gdzie jest moja cała, cały oddział mój? Tu mam Robina. Pierwszy raz w ogóle miałem tak trudną sytuację chyba na misji. To by była zbyt prosta misja, gdyby wszystko się udało od razu. O fuck! Ty, zanim go się pobudzą. Dobrze. Mózg rozwalony. Co to za misja w ogóle? Nawet wiedząc, że to się wydarzy, no ja nie byłem w stanie chyba w ogóle całego miasta ogarnąć. Zbierę wszystkich w jednym miejscu. Najlepiej Robin jest zdrowy, więc go nie muszę. Ale wprowadzę Statleya tutaj, Johna Kowala, Andrew Strumyk to w ogóle powinien umrzeć, a żyje. Więc ich po prostu wprowadzę tu, do domu. I Johnem Kowalem jeszcze w tym odcinku ich poleczę i tyle. Mam się lepiej. To tylko zadrapanie. Boli. Miłe uczucie. Dobrze. Fail nad failami, ale raczej to nie był fail, tylko gra chciała, żeby to się wydarzyło. A więc w tym momencie dziękuję wam za oglądanie. Jestem w szoku kompletnym, co się stało. To tyle na dziś. Cześć.